czerwcu jest o tyle fajnie, że przez większość doby jest jasno. Więc nie ma co kombinować, tylko o 4:00 to trzeba być nad wodą. Woda to tym razem Wisła w Warszawie. Wybrałem się tu na lekkie fiderowanie. Na takie łowienie wziąłem ze sobą dwie wędki. Pierwszą z nich jest Daiwa Laguna o długości 3,30 metra. Ma bardzo delikatną szczytówkę, ale nominalny ciężar wyrzutu mówi 30 gram, czyli myślę, że poradzi sobie i z koszyczkiem o wadze około 50 gram. Oczywiście nie będzie można przesadzać z siłą zarzutu. Do tej wędki założyłem kołowrotek Mistral Diamond wielkości 2000 z nawiniętą dobrą 16. Pierwszy fiderek rozłożony. Ciach! Trochę się śpieszę, bo woda wygląda bardzo fajnie. Szybko więc składam drugi zestaw. Niedużo cięższa, ale za to dużo bardziej dynamiczna i mocniejsza jest druga wędka, czyli stary Mikado Fider długości 3,60 metra, ciężarze wyrzutu do 100 gram. Nie pamiętam serii, to chyba było coś w stylu Matrix 777 albo Matrix 666. Do tego założyłem kołowrotek Mistral Exor z mocną 18. No i najważniejsze gotowe. Jeszcze tylko rozłożyć parę gadżetów jak podbierak, podpórka, siedzisko i plum. Zarzucam w okolice brzegu w klatce utworzonej za 100-metrową kamienną główką. Koszyczki ułożone jakieś 15 metrów od siebie zaczynają pracować i wabić ryby. Dzisiaj rozrobiłem paczkę zanęty leszczowej Winnera. Pachnie mocno piernikiem. Do tego pół puszki kukurydzy, pudełko białych i pudełko pinek. Zanętę podałem w 30-gramowych koszyczkach. Tutaj takie obciążenie spokojnie da radę. W mojej gliniastej rynnie mam 3 metry głębokości. Spokojny nurt prostuje 40-centymetrowe przypony z 12. Na haczykach mam kanapki z pinek i białych. Na początku nic się nie dzieje. Dopiero kiedy słońce śmielej wygląda zza drzew, na haczyku melduje się pierwszy głodomór. To krąb, czyli klasyka w pierwszym braniu. No, godzina 6 i już gorąco. Jakaś ryba od tego gorąca obudziła się na śniadanie. Ciekawe co to. Niewielki leszczyk, ale w znakomitej kondycji. Skoro są leszcze, postanawiam donęcić kulami. Niewielki kamień oklejam mocno z każdej strony, aż powstanie sprężysty grejpfrut, pachnący piernikiem. Efekt jest natychmiastowy. Leszcz. No dobra, leszczyk. Czy będą następne? Pogoda jest czerwcowo-leszczowa. Po wrzuceniu kul już tam pływają rekiny, pewnie dookoła krążą takim stadem. Co jakiś czas są potrącenia na obu wędkach, także musi przepływać po prostu kilka ryb na raz. No i jest rekin, tylko gdzie zęby? Bęk i następny. Wszystkie mniej więcej z tego samego rocznika, 25-30 dekagramów. Niestety po kilku następnych braniach robi się bardzo cicho. Brania ustały. Mam na koncie 3 krąpie, 2 leszcze i takiego, który się pluska w siatce, niedużego Japońca. No i na tym chyba trzeba będzie zakończyć. Wyprawa bardzo udana, głównie pogodowo, ale jakieś tam ryby były. Na pewno odwiedzę jeszcze to miejsce. Może we wrześniu? Do zobaczenia!